studiów to dla młodego człowieka bardzo trudna decyzja. Dlatego warto wybrać świadomie. A dzisiaj ze mną w rozmowie pani dr Maryla Bienik-Majka, pracownik Instytutu Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani doktor, Instytut Prawa i Ekonomii ma bardzo szeroką ofertę edukacyjną. Proszę o niej opowiedzieć. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość przedstawienia troszeczkę w wyższym spojrzeniu oferty Instytutu Prawa i Ekonomii, dlatego że ja jestem pracownikiem Katedry Ekonomii i chciałabym zachęcić przede wszystkim młodych ludzi do studiowania na naszej katedrze. My oferujemy studia ekonomiczne na pierwszym stopniu, natomiast przygotowujemy się do złożenia wniosku do Ministerstwa Nauki o wydanie nam pozwolenia na prowadzenie studiów także na drugim stopniu, na tak zwanych studiów magisterskich z zakresu ekonomii. Jak wyglądają studia w Instytucie Prawa i Ekonomii na UKW? Na kierunku ekonomia studia trwają przez 3 lata na poziomie licencjackim. Podczas studiów każdy ze studentów z jednej strony oczywiście nabywa wiedzę od doświadczonych naukowców, ale także naukowców praktyków, tu musimy podkreślić, z tego względu, że studia na kierunku ekonomia są studiami praktycznymi. To się także wiąże z dosyć dużym nakładem praktyk zewnętrznych, które student jest zobligowany zrealizować. W całym cyklu kształcenia jest to 960 godzin doświadczenia praktycznego, w związku z tym student po ekonomii, absolwent ekonomii jest w stanie znaleźć pracę wszędzie. Z tego względu, że decyzje menedżerskie, decyzje związane z finansami, z podatkami trzeba podejmować w każdym przedsiębiorstwie, od mikroprzedsiębiorstwa do dużych korporacji. I wydaje mi się właśnie, że ze względu na to, że nasi studenci mają bardzo duży kontakt z przedsiębiorstwami w czasie toku studiów, to mają bardzo bogate doświadczenie i są w stanie zaasymilować się wszędzie, począwszy od założenia swojej własnej działalności, poprzez znalezienie miejsca dla siebie, czy w biurze rachunkowym, czy w korporacji, przy podejmowaniu decyzji planowania, zarządzania, tak, czy organizowania pracy. Również może sobie poradzić w komórkach HR-owskich. Także moim zdaniem absolwent ekonomii znajdzie pracę niemalże wszędzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją rozmówczynią była pani dr Maryla Bienik-Majka, pracownik Instytutu Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to nie tylko ekonomia. O pozostałych kierunkach już dzisiaj z moim kolejnym gościem, panią dr Katarzyną Biskup-Grabowską. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. No właśnie, co poza ekonomią ma do zaoferowania Instytut? Poza ekonomią, o której pani przed chwileczką wspomniała, Instytut również oferuje przyszłym studentom takie kierunki jak administracja, kryminologia, prawo w biznesie oraz od roku akademickiego 2021-2022 prawo. Czyli bardzo szeroki wachlarz oferty rekrutacyjnej. Może zacznijmy od początku. Co o administracji warto wiedzieć? Zacznijmy zatem od tej administracji. Administracja to jest taki kierunek ogólnoakademicki. W ramach tego kierunku kształcimy przyszłe kadry pracowników organów administracji publicznej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu centralnym. Nasi studenci to specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, bowiem na administracji skupiamy się właśnie na tym, aby nasi administratywiści godnie reprezentowali później nasz Instytut w ramach zatrudnienia w poszczególnych urzędach organów administracji publicznej. Jak wspomniałam, są to kadry wyspecjalizowane. I dlaczego są wyspecjalizowane? Właśnie dlatego, że u nas kształcimy naszych studentów zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, bo pracownicy Instytutu Prawa i Ekonomii to co do zasady osoby, które specjalizują się właśnie w prawie administracyjnym i nie tylko. Kolejny kierunek to? Kolejny kierunek to prawo w biznesie. I co o nim? Co warto wiedzieć? O prawie w biznesie. Prawo w biznesie to jest jeden z kierunków praktycznych, o profilu praktycznym. Studenci kształcą się tam zarówno w zakresie teorii, czyli przepisów prawa ogólnie rzecz ujmując, poszczególnych gałęzi, ale nie tylko. Oprócz tego pozyskują takie umiejętności praktyczne. Na przykład potrafią po tych studiach napisać, stworzyć biznesplan czy plan zarządzania nieruchomością. To tylko takie jedne z elementów
elementów, które rzeczywiście możemy wskazać jako te praktyczne, ale są przygotowani również do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ znają przepisy i znają również otoczenie biznesu i to, w jaki sposób on funkcjonuje. Mhm. A kryminologia? Kryminologia to kolejny kierunek praktyczny w Instytucie Prawa i Ekonomii. Jeżeli chodzi o kryminologię, to jest to kierunek interdyscyplinarny. W ramach studiowania studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarówno prawa karnego, historii przestępczości czy psychopatologii. I mamy jeszcze jeden kierunek. Proszę coś powiedzieć na temat prawa. Prawo pojawiło się w roku akademickim 2021-2022. Są to studia 5-letnie magisterskie, ale bardzo takie specyficzne, inne, wyróżniające się. Dlaczego? Dlatego, że nasze prawo to są studia o profilu praktycznym. To oznacza, że studenci po pierwsze zdobywają wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi prawa, poszczególnych dyscyplin, dziedzin, a oprócz tego po drugie również odbywają praktyki, obowiązkowe praktyki i szkolą ich pracownicy i praktycy z zakresu prawa, czy to prawa karnego, administracyjnego, cywilnego, tak? Są to też sędziowie sądu okręgowego, czy radcy prawni i adwokaci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem była pani dr Katarzyna Biskup-Grabowska, pracownik Instytutu Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Cześć, jestem Kamil Szewski, studiuję kierunek prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Polecam Wam ten kierunek, ponieważ jest bardzo dużo praktyk, zajęć praktycznych, na których uczymy się wielu po prostu rzeczy, które się przydadzą nam w przyszłości. Po studiach chciałbym zostać doradcą podatkowym lub radcą prawnym. Cześć, jestem Wiktoria Drubka i studiuję prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Chciałabym Wam trochę powiedzieć o studiowaniu tego kierunku na naszej uczelni. Wykładowcy oraz koła naukowe organizują wykłady otwarte, dzięki którym dowiadujemy się rzeczy wykraczających poza tok nauczania, a także rzeczy, które będą nam przydatne w dalszej naszej karierze zawodowej. Po studiach planuję zostać radcą prawnym, jednak nie jest to 100% opcja, zawsze może się coś zmienić. Zachęcam Was do studiowania prawa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ponieważ jest to uniwersytet skierowany do studentów i otwarty na ich inicjatywy.